musiałem zregenerować sobie tutaj te połączenia na tych przegubach, ponieważ ta wieżyczka miała około 2 cm luzu i przy próbie orania po prostu ten pług sobie tak falował, że wchodził, wychodził. I tutaj odcinałem sobie te płaskowniki, dzięki temu uwolniałem ten przegub, który tutaj jest. Tutaj swożnie sobie dorobiłem nowe, ponieważ tego już nie chciałem, tego C czy U odcinać, więc swożeń dorabiałem sobie już pod ten troszkę rozklekotany otwór powyżej 25, tam 25 chyba i pół było. W tym też troszkę przewierciłem, tutaj sobie naspawywałem i przetoczyłem, dzięki temu tutaj już nie mam praktycznie żadnego luzu. To samo było z tej strony, czyli odcinałem, żeby uwolnić ten przegub, nowy swożeń, i tutaj też nowe otwory, i tutaj nowe te otwory zrobiłem, bo też było chyba 27 zamiast 25. Później pokażę krótki filmik, jak na frezarce sobie rozwiercałem, roztaczałem, i dzięki temu tutaj skasowałem ten luz, ponieważ strasznie mi to irytowało. Prosta praca.